Chciałabym przyjrzeć się dzisiaj naszej odpowiedzialności za sieroty, za wdowy, za ubogich i ucieśnionych. Ale jest właściwą rzeczą zacząć od i przyjrzeć się od natury samego Boga. Słowo Boże mówi w Psalmie 68, 6 werset: Ojcem dla sierot i dla wdów, opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. I oto jest Boży charakter. On jest ojcem sierot i obrońcą wdów. Ja sama, mając 11 lat, straciłam ojca, a mając 23 lata, straciłam matkę. Miałam wspaniałych, kochających mnie rodziców, których zresztą bardzo ceniłam i którzy dla mnie bardzo dużo znaczyli. Przeszłam coś takiego jak bycie sierotą i widziałam, co to znaczy być wdową, kiedy moja mama została wdową. Nasze przeżycia i doświadczenia, one potem przekładają się na nasze życie i dają nam inne zrozumienie rzeczy, bo jest jedną rzeczą o czymś czytać, słyszeć, a drugą rzeczą jest czegoś doświadczać. I zrozumiałam wtedy bardzo istotną rzecz, że jest bardzo trudno być wdową i bardzo trudno być sierotą. Dlatego Bóg jest, moi drodzy, ojcem sierot i obrońcą wdów. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zawsze jest tam, gdzie jest największa potrzeba. Kiedy masz charakter Jezusa Chrystusa, zawsze będziesz w ten sposób myślał i postępował, że jeżeli twój Bóg, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, Duch Święty stoją i troszczą się o sieroty i wdowy, ty będziesz w ten sposób myślał i postępował, zgodnie z myślą Chrystusową. W Psalmie 103, 6 wersecie czytamy: Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Bóg przejmuje się losem uciśnionego człowieka. Moi drodzy, w tej chwili, szczególnie w tym czasie koronawirusa, w tym czasie, kiedy widzimy, że znajdujemy się w czasach końca końców i że ten ucisk jest coraz większy i wiele osób na świecie pod takim uciskiem i jeszcze większym się znajdzie. Moi drodzy, niewielu jest traktowanych uczciwie i z szacunkiem, kiedy te rzeczy przechodzą. Większość ludzi w dzisiejszych czasach, my widzimy, doznaje niesprawiedliwości i nieuczciwości. Ale Bóg o nich się troszczy, on ich kocha, on chce im pomóc, a jednocześnie gniewa się na tych, którzy ich uciskają. Słowo Boże mówi: wiem, że Pan ujmuje się za biednym, że ubogim wymierzy sprawiedliwość. W naturze Bożej dochodzimy do wniosku, jest troska o uciśnionych i pragnienie sprawiedliwości dla ubogich. Ale my wiemy, że człowiek biedny, czasami mądry i wielokrotnie mądry, czasami i wielokrotnie, nie ma nic do powiedzenia. A tak nie powinno być. Powiedzmy sobie szczerze, w wielu miejscach na świecie ubodzy traktowani, moi drodzy, niestety nie są tak, jak powinni. I teraz popatrzmy na sytuację może, w której jesteś, w miejscu, w którym żyjesz, w Polsce i w miejscach, w których byłeś. Nie jest tak wielokrotnie, jak powinno być. Moi drodzy, podstawową księgą, która objawia Boże normy sprawiedliwości, jest Księga Joba. Kiedy czytałam Księgę Joba, nigdy nie myślałam, że znajdę tyle mądrości Bożej w odniesieniu do ubogiego, moi drodzy, do uciskanego. Ta księga pobudza niezmiernie do myślenia,
Dlatego przytoczę wersety dzisiaj z tej księgi, aby pobudzić do myślenia każdego z nas. W rozdziale 29 Job maluje obraz swojej sprawiedliwości. To jest, w jaki sposób Job traktował ludzi. Stanowi dla mnie i myślę, że dla was wielką zachętę. Jest napisane w 29 rozdziale od 11 do 13 wersetu. Tak, ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia, a oko, które mi widziało, przyświadczało mi, bo uratowałem ubogiego. Gdy wołał o pomoc sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna, błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie, serce wdowy rozweselało. O kim on mówi? O sierotach, o wdowach, o ubogich, uciśnionych ludziach. A potem wypowiada zdanie, moi drodzy, które szczególnie mnie dotyka. Przywdziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Czytamy w 14 wersecie 29 rozdziału Księgi Joba. Nikt z nas nie ma własnej sprawiedliwości. Nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Już Job powiada, przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Każdy z nas uznawany za sprawiedliwego przed Bogiem, w jakimkolwiek okresie czasu, odziewany jest sprawiedliwość, która nie pochodzi od Niego samego. Nie mamy własnej sprawiedliwości. Już w czasach patriarchów Job powiada, przyodziewałem się w sprawiedliwość, nie moją własną, i ona mnie okrywała. Oto w jaki sposób wyrażała się owa sprawiedliwość. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i wyrywałem łup z jego zębów. Popatrzmy na cechy sprawiedliwości Joba. Mówi on, uratowałem ubogiego, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Zastanawiam się, czy i wy moglibyście coś takiego powiedzieć o sobie. Zastanawiam się, czy ja mogę o sobie coś takiego powiedzieć. Czy zrobiliśmy, kiedy coś była potrzeba dla wdowy? Tak, że serce wdowy, ono śpiewało z radości. Wdowy nie żyją gdzieś daleko od nas. Moi drodzy, w rozdziale 31 Job zapewnia o swojej sprawiedliwości przed Bogiem. Czyniąc to, odrzuca oskarżenie o różne grzechy. Wylicza występki, których nie popełnia. I znów wielkie wrażenie robią na mnie niektóre rzeczy, które uważał za grzeszne. Sprawdźmy jeden urywek w 31 rozdziale. Pamiętajmy, że Job twierdzi, iż nie czynił tych rzeczy, ponieważ są grzechem. Gdyby je popełniał, nie spodziewałby się Bożego miłosierdzia. Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami, jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota. Oto co Job uważa za grzech. Wywoływanie łez w oczach wdowy. Jedzenie samemu, gdy wokół znajdują się głodni. Job zapewnia, że nigdy nie popełnił takich wykroczeń. A czy my możemy powiedzieć to samo o sobie? Job kontynuuje. Którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki. Jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia. Job mówi, gdyby widział kogoś potrzebującego ubrania i nic by nie zrobił, byłby to grzech. A potem mówi, a jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną z moich owiec.
Gdy Job widział człowieka potrzebującego odzienia, brał swoje owce, strzyk i dawał mu wełnę. Pamiętamy cały czas, że gdyby Job tego nie czynił, uznałby siebie za grzesznika. Job kontynuuje. Jeżeli kiedyś podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie, to niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu. Co za słowo Boże! Cóż za niezwykłe stwierdzenie! Moi drodzy, czy rozumiesz, co on mówi tak naprawdę? Job powiada, jeśli nie użyłem rąk, żeby błogosławić potrzebujących ludzi, pomagać wdowom, karmić głodnych, to nie mają one prawa pozostawać w moim ciele. Nie powinno ich tam być. Czy mógłbyś tak powiedzieć o sobie samym? Czy też może normy sprawiedliwości Joba były różne niż dzisiaj nasze? To jest znak zapytania. I kto ma w tym przypadku rację? Job czy jego słowa stanowią dla nas wyzwanie. Kiedy czytałam raz za razem to Słowo Boże, mogę mówić i mówiłam do siebie. Job kierował się normami sprawiedliwości, które współcześnie nie przychodzą nam nawet na myśl. A przecież w ten sposób potwierdził swoją sprawiedliwość przed Bogiem. A teraz chciałabym, żebyśmy przeanalizowali zakon mojżeszowy. Zwróćmy uwagę na trzecią księgę mojżeszową, 19 rozdział od 9 do 10 wersetu. Tutaj czytamy o sposobie uprawiania ziemi. A gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Innymi słowy, część zbiorów, czy jest to zboże, czy winogrona, należy zostawić. Dlaczego? Pozostaw je, jest napisane, dla ubogiego i obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. Ta prawda została włączona do zakonu Mojżesza. Każdy Żyd przestrzegający zakonu musiał przejmować się losem ubogich i obcych. Reguła ta stanowiła część ogólnych zasad uprawiania ziemi, a Żydzi byli przecież większość rolnikami. Pan kończy tę wypowiedź słowami: ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. Można powiedzieć to w ten sposób: Twoim Bogiem jestem i chcę, żebyście mnie reprezentowali jako mój lud, pokazując troskę o ubogich i obcych. Takie postępowanie powinno stać się częścią waszego stylu życia. W 5 Mojżeszowej, 14 rozdział, czytamy o świętach, które odbywały się co 3 lata. Do całego ludu izraelskiego są skierowane słowa. Pod koniec 3 lat odziedziczysz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą. Lewici służyli Bogu i nie posiadali żadnego dziedzictwa, ponieważ ich działem były ofiary składane przez Boży lud. Dzisiaj lewici to są ludzie, którzy pracują na niwie pańskiej. Ludzie, którzy powierzyli swoje życie całkowicie dla pracy pańskiej i przynoszą owoc. Oni są właśnie błogosławieni z tych datków. Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się. Widzimy, o kogo się troszczy Bóg. O obcego, sierotę i wdowę. Umieścił to w zakonie. Izraelita nie mógł przestrzegać zakonu mojżeszowego, nie troszcząc się o obcych, sieroty i wdowy. A potem Bóg mówi, że jest Panem ich Bogiem. Innymi słowy, myślę właśnie w taki sposób. Taki jestem i chcę, żebyście w taki sposób mnie pokazywali, jaki ja jestem.
Teraz, czytając Księgę Proroków, poczynając od Izajasza, stwierdzam, że trzy grzechy wzbudzały szczególny Boży gniew. Pierwszym było bałwochwalstwo, drugim było cudzołóstwo, a trzecim obojętność na los ubogich. Usługując przez wiele lat ludziom modlitwą, wiele razy mogę zaobserwować, że ludzie popadają w bałwochwalstwo, któremu potem często towarzyszy cudzołóstwo. Innymi słowy, duchowe cudzołóstwo prowadzi wiele razy do fizycznego cudzołóstwa. Niestety ta zależność wielokrotnie została zaobserwowana przeze mnie. Bałwochwalstwo i cudzołóstwo powinny nas szokować. A co jest z trzecią rzeczą, którą Bóg umieszcza na tym samym poziomie? Obojętność na los ubogich. Oto, co mówi Bóg. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdowę. Kto znajduje się na początku Bożej listy? Czy nie widzicie tego? Sierota i wdowa. Zaniedbanie ich sprawy Bóg umieszcza w tej samej kategorii, co jest bałwochwalstwo i cudzołóstwo. A potem mówi o przywództwach ludu w tamtych czasach. I Bóg powiada do Izraela. Twoi przywodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei. Wszyscy lubią łapówki, gonią za darami. Nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. Brak troski o sieroty znajduje się w tej samej kategorii, co bałwochwalstwo i cudzołóstwo. W księdze Izajasza jest proroctwo dotyczące Jezusa jako Mesjasza. Pozwolę sobie je przytoczyć. I wyrośnie różdżka z pnia Izajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nich duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani wedle słyszenia swoich uszu będzie rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. O kogo troszczy się Jezus? O ubogich, biednych, uciśnionych, o ludzi, którzy nie są traktowani uczciwie. Moi drodzy, wiele osób w tym kraju nie otrzymuje tego, co powinno. I my to widzimy. Jesteśmy naocznymi świadkami tego. Wiecie, co jest głównym powodem takich rzeczy, które mają miejsce? To jest egoizm. Egoizm jest związany z czasami ostatecznymi, że ludzie będą skupieni na sobie, na swoim życiu, na swoich sprawach, a nie na drugim człowieku. I ten duch będzie miał wzmożone działanie, jak i duch zwiedzenia w tych czasach końców. Czy jesteśmy osobami, które dbamy tylko o siebie samych? Moi drodzy, jest trudną rzeczą, żeby dostrzec u człowieka wierzącego, który zna Jezusa, który go poznaje, że jednak ma takie nieboże cechy jak egoizm. To jest trudna rzecz o tym mówić. Ponieważ doświadczając łaski krzyża, to co dla nas już Pan Jezus zrobił, że wieczność jest dla nas, moi drodzy, że niebo jest dla nas otwarte, że my żyjemy już inną perspektywą, perspektywą wieczności. Trudno mówić o człowieku Bożym, który zamyka się na siebie, ponieważ to nie ma nic związku z naturą Chrystusa. A przecież jesteśmy świątynią samego Boga, który żyje w nas. Więc czy zamierzamy koncentrować się na sobie? Czy zamierzamy dbać tylko o siebie? Jest dobrą rzeczą modlić się w innych językach. Jest dobrą rzeczą, moi drodzy, głosić.
Jest dobrą rzeczą, moi drodzy, posługiwać tym darem, jaki Bóg ci dał. Ale pamiętaj, Bóg patrzy na nasz charakter. Bóg patrzy na owoce Ducha Świętego w naszym życiu. W Księdze Izajasza, 58 rozdział, znajdujemy fragment. Moi drodzy, lecz to jest post, którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawny więz. Moi drodzy, ja wierzę w post, ja wierzę w moc postu. Ale Bóg powiada, że post to jest coś więcej niż tylko powstrzymanie się od jedzenia. Jest napisane, że się rozwiązuje bezprawny więz, że się zrywa powrozy jarzma, że wypuszcza się na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wielokrotnie, kiedy podejmowałam post, Duch Święty inspirował mnie do modlitwy: Panie, daj mi sposobność, pokaż mi, kogo ja w tym poście mam pobłogosławić. W sposób fizyczny, modlitwą, moi drodzy, radą. Ponieważ prawdziwy post to jest zwrócenie serca na Boga i na drugiego człowieka. Moi drodzy, czy wtedy widzimy, moi drodzy, tą potrzebę drugiego człowieka? Czy nasze posty ograniczają się tylko do tego, że właśnie modlimy się o rzeczy, które my potrzebujemy? Czy jest to taki czas zastanowienia się: Boże, czy mógłbyś mnie użyć i w czym byś chciał mnie użyć? Moi drodzy, odkrywanie szeroko serca na Boga to jest szukanie woli Boga do mojego życia. Szukanie tego, co ja mam robić, żeby podobać się Bogu. Moi drodzy, i to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu chrześcijańskim. Za wszelką cenę podobać się Bogu. Moi drodzy, dalej widzimy obietnicę zapisaną w Słowie Bożym Izajasza 58. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jest. Braci i siostry, my też mamy w zborze samotne osoby, mamy wdowy, mamy ludzi w potrzebie chorujących. Potrzebujemy czasami zadzwonić i zapytać się, czy ktoś potrzebuje pomocy. Bo czasami jest trudno o tą pomoc po prostu poprosić. Może zrobić zakupy, może natrzeć kogoś, moi drodzy, może zrobić mu gorącej herbaty. Może tak po prostu porozmawiać z nim, żeby on nie czuł się w tym wszystkim samotny. Te warunki, w których teraz żyjemy i które zmuszają nas do zamykania się, nie powinny zamknąć nas przed sobą. W duchu rozsądku i trzeźwego myślenia udzielajmy pomocy. Wspierajmy jeden drugiego. Zobaczmy tą radość wdowy i to dziękczynienie ludzi do Boga za tą pomoc, która idzie z nieba, ale idzie przez drugiego człowieka. Moi drodzy, ty jesteś w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, kiedy współczujesz jemu, kiedy przejmujesz się jego losem, przejmujesz się jego stanem zdrowia. Wtedy jesteś w stanie temu człowiekowi naprawdę serca pomóc. Jest napisane: od swojego współbrata nie odwrócisz się.
Kiedy patrzę na grzech Sodomy, zauważam, że w Księdze Ezechiela, moi drodzy, 16 rozdział, moi drodzy, pewną rzecz, która miała tam miejsce. Więc wszyscy myślimy, że w przypadku Sodomy chodzi głównie o grzech homoseksualizmu. Ale posłuchaj to, co Księga Ezechiela, 16 rozdział, 49 werset mówi. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę. Miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Tutaj nawet nie ma wzmianki o grzechu homoseksualnym. Oczywiście Bóg jest przeciwko temu grzechowi. Ale głównym grzechem Sodomy był egoizm, cielesność, uleganie zachciankom, szukanie pozycji. Moi drodzy, ja wierzę, że taka atmosfera bardzo łatwo może prowadzić do grzechu homoseksualizmu. Dlatego dzisiaj widzimy, że niestety ten grzech się rozmnaża. Dalej jeszcze raz chcę przeczytać. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę. Miała dostatek chleba i beztroski spokój. Wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Czy to nie jest nam znajome? Oczywiście, zawsze są wyjątki. Zawsze widzimy ludzi współczującego serca, ludzi zaangażowanych w pracę charytatywną, ludzi, którzy się potrafią dzielić, ludzi, którzy potrafią dawać. Moi drodzy, ale prawda jest taka. Korzeniem tego grzechu był egoizm, co wiązało się z obojętnością na drugiego człowieka, a zaspokajaniem swoich własnych pożądliwości. Jan Chrzciciel, prorok Boży, posłany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi, moi drodzy, nawoływał do pokuty. W Ewangelii u Łukasza, 3 rozdział, Jan powiada. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Co to znaczy? Bóg domaga się od nas dobrego owocu. Nie wystarczy, że nie przynosisz złego owocu. Nie wystarczy, że nie robisz nic złego. Ale pytanie jest zasadnicze. Czy przynosisz dobry owoc? Bo jeśli nie, to Słowo Boże mówi, zostaniesz wycięty i wrzucony w ogień. Moi drodzy, to nie jest wypowiedź skierowana do ludzi żyjących w grzechu, czy to prostytutka, czy alkoholik, ale to jest słowo skierowane do wszystkich nas. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Tu nie ma żadnej skomplikowanej teologii. Tutaj jest wpływ serca ludzkiego na drugiego człowieka. Troska w jego potrzebie. Moi drodzy, wiele razy patrzysz na twoją szafę i widzisz wiele rzeczy, w których po prostu nie chodzisz. Albo które niestety twoim rozmiarem już ci nie służą. Możesz pomyśleć w ten sposób.
zachowam je, bo mogę schudnąć, mogę sobie z tego coś przerobić. Ale możesz również pomyśleć, mogę się podzielić. Moi drodzy, Bóg daje nam wolną wolę. On chce każdego aktu miłości z naszej strony, wynikającej z pragnienia, z radości z tego wynikającej. Tam nie ma przymusu i nigdy nie będzie przymusu ze strony Boga. Ani ze strony drugiego człowieka. Chodzi o to, że w tych naszych potrzebach, kiedy mam więcej, kiedy mam lepiej, czy ja jestem w stanie pomyśleć o drugim człowieku, że jest to dla mnie możliwość, aby podzielić się z innym. Bo jeśli na przykład masz dwie wspaniałe marynarki, ale jeżeli ktoś nie ma żadnej, co powinieneś zrobić? Fajnie jest dać mu jedną z marynarek. Ale jeżeli widzisz głodnego człowieka, a ty sam jesteś najedzony albo jesz, co powinieneś zrobić? Dać mu jeść. To jest takie proste i oczywiste. Ale jednak nie zawsze tak jest. Jezus podaje instrukcję. W odpowiedzi na zaproszenie na posiłek prosił pewnego faryzeusza. Z posiłku Jezus udziela faryzeuszowi rad. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kiedy urządzasz przyjęcie, kogo zaprosisz? Przyjaciół, krewnych? Czy też ludzi, którzy naprawdę potrzebują zaproszenia? Ale w zamian nie mogą ciebie zaprosić, bo może się wstydzą, bo nie mają takich warunków, albo nie mają za co cię zaprosić. Moi drodzy, kiedy studiujesz Słowo Boże, dostrzegasz, moi drodzy, że Duch Boży popycha ciebie do pomagania ludziom, którzy nie są w stanie ci się odwdzięczyć. Albo jest taka sytuacja, że jesteś osobą mniej majętną i myślisz w ten sposób. Ponieważ ja jestem mniej majętną, to ja nie będę kupować jakiegoś fajnego prezentu na urodziny, ponieważ ja mniej zarabiam, jestem człowiekiem biednym, więc nie będę i nie muszę tego robić, bo to mnie usprawiedliwia. Musimy zmienić naszą mentalność. Nikt nie zmusza ciebie do kupienia prezentu, który będzie cię kosztował więcej niż powinieneś. Ale dobrą jest rzeczą pytać Boga, Ducha Świętego, co On ci mówi, co ty powinieneś kupić. Bo czasami jest to miejsce posiania, gdzie Bóg chce ciebie w szczególny sposób przez to błogosławić. Jest to miejsce, gdzie Bóg próbuje, czy ty zaufałeś Bogu całkowicie i czy ty jesteś posłuszny głosowi Bożemu. Najistotniejszą rzeczą to jest poddać się prowadzeniu Ducha Bożego, ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi. Osoby też ubogie albo mniej majętne powinny zawsze pamiętać, że Bóg troszczy się o nich, ale nie mogą mieć postawy roszczeniowej, że ponieważ standardem odbiegają od innych, to znaczy, że im musi się należeć. Potrzebują, tak jak każdy z nas, wykazywać wdzięczność w sercu i polegać na Bogu,
a nie oczekiwać od drugiego człowieka. Bo Bóg jest dobry i łaskawy, troszczy się o sieroty i wdowy. I ja wierzę, że ma moc pobudzić serce drugiego człowieka do pomocy. Ale są rzeczy czasami tak oczywiste, że my widzimy, że dany człowiek potrzebuje pomocy. I chociaż ten człowiek sobie wcale na nią nie zasłużył. Wiele razy łamiemy się, aby mimo wszystko mu pomóc, ponieważ Bóg ma wzgląd na biednego i uciśnionego. Ponieważ mamy od Boga współczucie i miłosierdzie, które góruje nad sądem. W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, znajdujemy proroczą przypowieść o narodach, owcach i kozłach. Moi drodzy, chciałabym w oparciu o to słowo powiedzieć, że jest napisane, że kiedy Pan ustanowi swoje królestwo, osądzi narody i podzieli je na dwie kategorie, na owce i kozły, postawi po swojej prawej ręce, a kozły po lewej. Owce zaprosi do królestwa, a kozły całkowicie odrzuci. Do narodów kozłów wypowiada najstraszliwsze słowa, jakie kiedykolwiek wyszły z jego ust. Wtedy powie tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Co jest zawarte w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 41 werset. Wieczny ogień nie został przygotowany dla ludzi, ale dla diabła. On nie ma wyboru, tam właśnie się znajdzie. Ale my nie możemy tak skończyć i my nie musimy tak skończyć. My mamy wybór. Pan Jezus wyjaśnia, dlaczego tak się stanie. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy mi odpowie tymi słowy. Zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Pamiętajmy, że są rzeczy, które Bóg oczekuje, że my powinniśmy to zrobić, a jednak nie zrobiliśmy. Nie jesteśmy sądzeni za rzeczy, które zrobiliśmy. Jezus nigdy nie potępia za to. Jezus potępia za to, co powinno być zrobione, ale jednak nie jest zrobione. Moi drodzy, zdajemy sobie sprawę, że możemy wywnioskować jeszcze raz bardzo istotną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Zostaniemy osądzeni nie za to, co zrobiliśmy, ale za to, czego nie zrobiliśmy. Ten fragment Słowa Bożego wyraźnie o tym mówi. I nie ma wyjątku. Moi drodzy, czego nie uczyniliście, jest napisane. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. A w liście do Jakuba jest napisane, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Moi drodzy, Jakub powiada, czysta i nieskażona pobożność przed Bogiem i Ojcem. Amen. To jest między innymi nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i uważać, aby będąc w tym świecie, ale nie należąc do tego świata, nie splamić się przez ten świat. W Księdze Przypowieści jest napisane. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu
a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Co to znaczy? Kiedy dajesz ubogiemu, pożyczasz Panu. Pan zawsze oddaje, nie pozostaje dłużnikiem. Ile już dałeś? Zastanów się. Zakładam, że oddajesz dziesięcinę i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobry początek. Moi drodzy, ale tak naprawdę, czy zastanowiłeś, co dałeś biednym? Moi drodzy, jest być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, kiedy jest się wspaniałym dawcą. Moi drodzy, i czasami radować się na myśl, że tylko Pan ci odpłaci, bo nie możesz tego oczekiwać od drugiego człowieka. Moi drodzy, wiele razy pożyczałeś pieniądze ludziom, którzy powinni ci oddać, ale nie oddali. Ale pamiętaj, że jedyną osobą, która odda ci na pewno dług, jest Pan. I to jest taka rada. Kiedy widzisz, że człowiek nie ma ci z czego oddać, jeśli możesz, jeśli Duch Boży cię pobudza, daj mu po prostu błogosławieństwo. Bo dobrą rzeczą jest błogosławić. W przypowieściach znajdujemy opis doskonałej żony, wzorowej matki. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje dłonie. Czy my jako mężatki, osoby, czy my w ten sposób postępujemy? A dlaczego nie? Czy to się może odnosić do ciebie? Ty sama znasz odpowiedź, ja jej nie muszę znać. Zna ją na pewno Bóg, który zna całkowicie twoje serce. Moi drodzy, ale przychodzi słowo Pana jako ostrzeżenie. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Przypowieści Salomona 21:13. Dlatego może zastanowisz się, dlaczego modlitwa nie jest wysłuchana w twoim życiu. Może były takie incydenty, że ubogi potrzebował, człowiek w potrzebie potrzebował ciebie, a jednak odmówiłeś mu. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. Kiedy jesteś na Bliskim Wschodzie i w niektórych innych państwach, kiedy ty wyciągają rękę do ciebie, a ty im nie dajesz, wiele razy cię przeklinają. I niestety czasami różne rzeczy się potem wydarzają. Ale dla człowieka, który jest w Chrystusie, żadne przekleństwo nie ma mocy. I tutaj chciałabym zwrócić naszą uwagę, to co Słowo Boże mówi. Otwórzmy nasze serca na innych, na ich potrzeby. Bo błogosławiony jest ten, który daje. I bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Panie, może nie czujesz się do końca spełniony. Pomódlmy się teraz